Cześć! Mamy dziś do przetestowania Kawasaki Balance Scooter. Ale na początek kilka szczegółów technicznych. Prędkość maksymalna to 15 km na godzinę. Minimalne obciążenie wynosi 30 kg, a maksymalne 100 kg. Deklarowany zasięg na jednym ładowaniu to 20 km. Czas ładowania baterii wynosi około 3 godzin. Urządzenie waży 10 kg i napędzane jest za pomocą dwóch 250-watowych silników. Sterujemy za pomocą pedałów znajdujących się pod stopami. Tyle teorii, zobaczmy jak dyska sprawuje się w praktyce. Jak widzicie, żeby opanować jazdę na desce wystarczy zaledwie kilka minut i już można poczuć wiatr we włosach. Po równej i płaskiej nawierzchni jazda to czysta frajda. Zobaczmy jak deska zachowuje się na kostce brukowej. Tutaj jest trochę gorzej. Wynika to z tego, że deska nie ma amortyzacji i drgania przenosi bezpośrednio na stopy. Przy dłuższej jeździe jest to mało komfortowe uczucie. Nasze Kawasaki jest zwrotne i precyzyjne. Taki slalom nie stanowi dla niego żadnego problemu. Jeśli będziemy chcieli podjechać pod krawężnik, to mamy na to nikłe szanse. Najechanie nawet na najmniejszy próg może skończyć się wywrotką. A teraz sprawdźmy, jaki rzeczywisty zasięg ma nasze Kawasaki. Uruchamiamy Endomondo i jedziemy! Jeśli chodzi o zasięg, to zależne jest ono od tego, ile manewrujemy. Przy jeździe po płaskim i równym terenie udało nam się osiągnąć 12,6 km. Podsumowując, Kawasaki Balance Scooter daje dużo radości z jazdy, ale czy warto wydać na niego 1500 zł? Musicie ocenić sami. Do zobaczenia na portalu benchmark.pl. A, i jeszcze jedno. Jeśli deskę zamierzacie nosić ze sobą, koniecznie zaopatrzcie się w specjalny plecak. Inaczej to jest prawdziwa mordęga.